co to muszę zrobić? To nie jest mój aparat, to jest robota. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z wdzięcznością gromadzimy się na wspólnym zebraniu wokół ołtarza, aby dziękować Bogu za dar chleba. Chleb to produkt pierwszej potrzeby. Gdzie nie ma chleba, tam jest głód, tam jest śmierć. Dlatego od wieków rolnicy w sposób szczególny dziękowali Bogu za ten dar, a my wszyscy się włączamy, dziękując Bogu za to, że jest ten nowy chleb, że go wystarczy dla wszystkich. Przejdziemy za chwilę po poświęceniu wieńców w procesji do kościoła i tam będziemy uczestniczyć we mszy świętej dziękczynnej. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich. On otwiera swoją rękę i karmi nas dosyta. Módlmy się za wszystkich, którzy uprawiają ziemię, zbierają plony, aby nikomu nie zabrakło chleba. Za wszystkich mieszkańców się modlimy naszej parafii, za Kościół Chrystusowy rozproszony w świecie. I Bogu dziękujemy za chleb i prosimy, a wystarczyło dla wszystkich. Two.